Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj pokażę Wam nowe narzędzie, które zostało stworzone po to, aby ułatwić Wam przechodzenie legendarnego lochu, z racji tego, że jutro o godzinie 16 już startuje kolejna edycja właśnie tego legendarnego loszku. No to mamy tutaj coś naprawdę ciekawego, coś co powstało od twórców takich narzędzi jak powiedzmy kalkulator do kowala, jak tam jakiś kalkulator do kopalni złota, no i jest to naprawdę pomocne, warto to mieć otwarte jak przechodzimy ten legendarny loszek, no i po prostu warto to nagłośnić. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie oczywiście pisać komentarze, co wy sądzicie o tym narzędziu. Jak czegoś nie będziecie wiedzieć, to pytajcie, chętnie wam odpowiem. No i tyle, i generalnie tyle, możemy chyba zaczynać. W ogóle jeżeli chodzi o legendarny loch, jak ktoś nie wie o co z tym chodzi, jak to przechodzić i tak dalej, to ja w 2022 roku wrzuciłem taki filmik. Wszystko o legendarnym lochu, tam w nawiasie 2022 i to jest jak najbardziej aktualne, dużo się nie zmieniło w tym legendarnym lochu, więc sobie można obejrzeć. Natomiast jak już wiecie o co z tym chodzi, no to ta stronka jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra, no i już Wam tutaj pokazuję. To jest oczywiście strona internetowa, link do niej będziecie mieli w przypiętym komentarzu, nie ingeruje ona w pliki gry ani nic takiego, więc nie ma z tym problemu. No i okej, już Wam tutaj pokazuję, tak to właśnie wygląda, tak jak mówię, to jest stronka internetowa, tutaj sobie możemy wszystko ustawiać, no i tak na dobrą sprawę największą jej zaletą jest to, że pokazuje ile dokładnie dostaniemy obrażeń na każdym piętrze, ile dostaniemy tutaj no tak naprawdę za jakieś pułapki, za jakieś trutki i tak dalej, i tak dalej. No i mówię, jest to naprawdę bardzo fajne, jest to przydatne, więc można sobie jak najbardziej z tego korzystać. No i ja oczywiście na przykład wezmę swojego maga z W50, mamy tutaj już wpisane, bo wcześniej przed odcinkiem wpisałem, mamy wpisaną naszą ilość HP, czyli ja tutaj mam 171 milionów 480 tysięcy, no i to właśnie musimy uzupełnić, tak naprawdę tylko dwie rzeczy musimy uzupełnić, czyli właśnie tą ilość HP, no i runkę, którą mamy, no ile mamy po prostu procent punktów życia z run. Ja oczywiście mam 15, więc zostawiam tutaj 15, tutaj jeszcze w ogóle mamy tą tier listę runek, ktoś sobie może to zawsze odpalić. W ogóle mówię, chyba to już powiedziałem, nie wiem, no ale najlepiej przechodzić ten legendarny loch mając odpaloną tą stronkę, no bo wszystko fajnie sobie możemy sprawdzić. No i właśnie tu jest ta tier lista runek, no i tyle, tak to wygląda. Tutaj sobie możemy to HP zmniejszać, zwiększać w zależności ile nam tam zostanie. To tak samo można na bieżąco sobie aktualizować, jak przechodzimy ten legendarny loch. Możemy sobie tutaj dodać plus 20%, jak widzicie, więc jest to naprawdę fajne, naprawdę fajne, no i osobiście mi się to podoba, no ale dobrze, tylko tyle musimy tutaj uzupełnić, no i jak widzicie najpierw sobie polecimy tą kolumnę po lewej stronie. Po pierwsze mamy tutaj tą trutkę, czyli tego debuffa na trutkę, to nam zabiera minus 5%, tutaj sobie możemy ustawić na ile rund tak jakby ją mamy, bo możemy mieć na 5, możemy mieć na 6 jak tam mamy odpowiednią runkę, w sensie tego debuffa takiego, więc ustawiamy na ile pomieszczeń. No i jak widzicie tutaj mamy napisane ile nam HP zabiera co przejście, w sensie co tam kolejne piętro nas, nazwijmy to, no i ile nam tego HP zabierze łącznie, więc to jest bardzo fajna sprawa. Mamy pułapki, ile nam zabierają, minus 10%, więc tutaj mamy od razu pokazane, ile nam zabiorą bazując na naszym HP. W ogóle tak, po co jest potrzebna tutaj ta informacja o runach, o punktach życia, w sensie ile mamy punktów życia z runek, no bo jak widzicie, chyba to nie działa, jak się nie mylę, bo tutaj mamy niby wpisane ile mamy HP, tutaj mamy ile mamy właśnie tej runki, no a finalnie HP mamy tak jakby w lochu tyle, więc ta runka chyba nie działa, jak się nie mylę, chyba to jest, no dokładnie, tutaj mamy nawet ogólne punkty życia właśnie w tym legendarnym lochu, więc no tu jest wszystko napisane zresztą, tutaj warto to uzupełnić, no i wszystko Wam wyjdzie. Dalej mamy drzwi, które są oczywiście, to są te takie drzwi jakby, które zabierają HP jak w nie wchodzimy. Tutaj mamy ile nam to zabiera. Tutaj sobie możemy aktywować tą runkę, w sensie jeżeli mamy tą... to są runki, już nie pamiętam, te klejnoty możemy aktywować, wtedy nam to zabiera albo normalnie 12%, a jak mamy ten klejnot akurat po jakimś tam bossie, no to mamy minus 7,2, to można włączyć, więc to jest jak najbardziej spoko. No i tutaj mamy te skrzynki, to w ogóle działa? Nie, na skrzynki to nie działa, te skrzynki mamy, które nam zabierają za otwarcie 15% HP, no i to mamy również wypisane. Ogólnie ja to tak tłumaczę bardziej dla osób, które wiedzą o co chodzi w legendarnym lochu, które już to przechodziły, wiedzą co i jak, no bo
dla nich jest to narzędzie. Jeżeli totalnie nie wiecie, to najpierw sobie obejrzcie właśnie ten film Wszystko o legendarnym lochu z 2022 roku u mnie, no i potem będziecie kumać, o co chodzi na przykład z tym klejnotem lochu, w sensie no, z tym klejnotem losu, to się chyba nazywa, nie lochu, nieważne, w każdym razie z tymi klejnotami po bossach, no i o co chodzi z tymi buffami, debuffami, tymi tutaj pułapkami i tak dalej, i tak dalej. No ale generalnie mówię, bardzo fajnie wszystko możemy sobie sprawdzić, możemy sprawdzić, czy na przykład jak wejdziemy w jakąś pułapkę, to nas to zabije, czy nas nie zabije, mamy to od razu policzone, no bardzo, bardzo fajna sprawa. No i teraz przejdźmy tutaj do kolejnej kolumny. Tutaj mamy, jak widzicie, obrażenia za walkę. No i mamy pomieszczenia od 1 do 25, potem mamy od 26 do 50, potem mamy od 51 do 75, no i potem mamy od 76 do 100, więc tak to wszystko wygląda. No i tutaj możemy sobie również wybierać, zobaczcie, jaki mamy gem. To też jest bardzo ciekawe, bo wiadomo, po bossie tam chyba 25, potem po 50 i potem po 75 dostajemy jakiegoś gema, no i tutaj wybieramy, bo na przykład jak dostaniemy gema, który nam tam zmniejsza obrażenia od potworów, no to wtedy te obrażenia tutaj będą wypisane mniejsze. Tutaj tak samo możemy sobie już wybrać dwa gemy, bo tak jak powiedziałem, po 50 mamy dwa, no i tutaj już możemy trzy, no bo po 75 mamy trzy, więc wszystko to należy na bieżąco uzupełniać. To jest, myślę, fajne nawet dla graczy free to play głównie, no bo oni ten loch jednak przechodzą wolniej, oni ten loszek sobie tam, wiecie, po kilka dni im zajmuje, żeby przejść w całości, więc to mogą sobie na spokojnie uzupełniać, no i potem sprawdzać. Gracze, którzy grzybią, no to nie wiem, czy im się będzie chciało na każdym przejściu, wiecie, wszystko sprawdzać i tak dalej. No ale jak najbardziej można. No i tutaj mamy oczywiście obrażenia minimalne, średnie oraz maksymalne. Z potworków to po pierwsze, no i z bossa, w sensie no, na tym bossie 25 tutaj tak samo mamy, ile dostajemy obrażeń, jak widzicie. Mamy tą średnią, no to jest to, co ja mówiłem w tym poradniku Wszystko o legendarnym lochu. Tutaj możemy sobie zaznaczyć, czy mamy tego debuffa, że nam się zwiększają obrażenia od potworów i bossów. Możemy to odznaczyć, no i mówię, tutaj wybieramy te runki i wszystko można powiedzieć, że śmiga. Wszystko jest jak najbardziej ok. No i dalej mamy obrażenia od ucieczek nieudanych, czyli po prostu jak uciekamy, mamy na to niby 50% szans. No jak nam się nie uda, to też dostajemy jakieś obrażenia. No i jak widzicie, tutaj również mamy minimalne obrażenia, średnie i maksymalne. Możemy sobie zaznaczyć, czy mamy właśnie tego debuffa, który nam zwiększa obrażenia od potworów. No i tutaj tak samo runki możemy wybierać, jak widzicie. Więc jest to bardzo podobnie. No trzeba tą kolumnę i tą uzupełniać tak jakby na bieżąco. Rozumiecie, o co chodzi? Jak jesteśmy po 25 piętrze, no to też to lepiej uzupełnić, żeby sobie po prostu to... No tak samo tutaj, jak nagle dostaniemy debuffa, to też to warto zaznaczyć. No bo jednak to pomaga. Zresztą zobaczcie, że jak zaznaczamy na przykład tutaj po prawej stronie, to nam się automatu zaznacza tutaj po lewej stronie, więc to jest tak jakby, można powiedzieć, połączone. No i tutaj mamy, wiadomo, ile dostajemy minimalnie, ile dostajemy maksymalnie, ile dostajemy średnio obrażeń na tych potworkach, od jednego piętra do 25, powiedzmy, jak nam się nie uda uciec. No i tutaj tak samo, 26-50, 51-75, no i 76-100. Oczywiście tutaj nie ma uwzględnionych bossów, no bo z bossami musimy walczyć, z tym już od tego nie uciekniemy, więc tutaj są same potworki. No i tyle. Bardzo proste narzędzie, bardzo łatwe, bardzo przyjemne, no i myślę, że bardzo pomocne przede wszystkim. Dużo tutaj sobie możemy sprawdzić. Ja nieraz tak miałem, że na przykład, nie wiem, wchodziłem w jakąś pułapkę dla testu, czy zginiemy, no i zazwyczaj ginąłem niestety. Natomiast teraz już będę mógł sprawdzić, jak to tutaj wygląda. Więc no, prosta sprawa, przyjemna. Jeżeli czegoś byście nie wiedzieli, to pytajcie w komentarzach. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie. Kciuka w górę zostawcie, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są oczywiście w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i tyle. Dzięki pięknie za uwagę, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!